Tak sobie myślę, proszę Państwa, że gdyby Elvis tutaj był z nami dzisiaj i gdyby ocenił nasze występy, to nie wiem, czy patrzyłby na to tak do końca, jak ktoś jest ubrany, jak ktoś jest uczesany, czy robi takie dokładnie same gesty, jak on na scenie. Czy nie fałszuje tam przypadkiem jakiejś nutki? Proszę Państwa, tak jak ja poznałem Elvisa, to jestem przekonany, że Elvis by przyjął główne jedno kryterium oceny. A tym kryterium jest serce, z jakim każdy z nas śpiewa jego piosenki. I z jakim każdy z Państwa robi różne rzeczy w życiu, które kocha. I proszę Państwa, myślę, że kryterium serca nie jest w stanie objąć żadne jury, aby móc je ocenić. Dlatego ja dzisiaj podjąłem decyzję i taką mam prośbę do jury, aby nie brało pod uwagę dzisiaj mojego występu. Bardzo to proszę, bo zrozumiałem, że to nie tędy droga. Naprawdę nie musimy walczyć o to, kto jest lepszym Elvisem. Każdy z nas robi to z całego serca i tak jak potrafi najlepiej, z szacunkiem dla Elvisa Presleya, dla króla. I po to, aby dać Państwu radość i wzruszenie. Bardzo Państwu jeszcze raz dziękuję i mam nadzieję, że zrozumiecie Państwo tę moją decyzję. A ja powiem tak, jak na koniec powiedział Elvis. God bless you all. Adios.